ten nosek można nacisnąć, zobacz. Odpadł. O, wrócił. Tego nie pamiętam. Musisz poszukać wyjścia. Manekiny. Ib, gdzie jesteś? Szybko uciekaj, zanim cię złapię. A co? Szukałem wszędzie, ale nie mogę jej znaleźć. Co jest? Gdziekolwiek pójdziesz, wszyscy patrzą. Dobra, to jest creepy. Co ja mam zrobić? Chyba, że tam dalej. Dobra. No wiecie co? Czy straciłaś wszystkie zapisy? Nie zrobiliście mi tego. Atrament rozlał się wszędzie, więc już nie możesz zapisywać. Tak. Róża roztopiła się w momencie, w której jej dotknęłaś. Nie powinnaś jej zniszczyć, wiesz. Mnóstwo drzwi. Gdzie ta dziewucha się podziewa? Najpierw poprosiła, aby iść na własną rękę, a teraz... Co za zmartwienie. Jeżeli się nie pośpieszy, nie zdążymy stąd wyjść. Twoja mama nie jest zbyt miła, nie? Kobieta na płótnie się uśmiecha. I ta też. To jest creepy. To jest bardzo creepy. Mama i tata. Wyjście jest naprzeciwko. Chodźmy. Ej, tak mi nie róbcie. Szlak. Ojej. Ach! Cała i zdrowa. Ib, jak się czujesz? Miałam koszmar. Rozumiem. Biedactwo. Nie mogę powiedzieć, że jestem zaskoczony. Przeszłaś przez te wszystkie straszne rzeczy. Może powinienem był cię obudzić. Przepraszam, nie zorientowałem się. Ib? Poszperaj trochę w moim płaszczu. O, tutaj są cukierki. Możesz się zatrzymać. Zjedz wszystkie, jeżeli chcesz. A teraz... Odpocznijmy trochę, zanim ruszymy dalej. O, to prawda. Włożyłem twoją różę do tego wazonu. Dobra, to jest... Bez tytułu. Podnieśmy go. O, mój płaszcz! To miłe z twojej strony, Ib. Dobra. Zasady galerii. Żadnych głośnych rozmów. Zakaz fotografowania. Zakaz picia i jedzenia. I żadnych... Aha, nie wrzucamy... monet. Nie opuszczamy tego miejsca. Świetnie. Dobra. Ja w tym miejscu zapiszę. Śmieszne obrazki. Jest pełne dziwnych obrazków. Byłem tak skupiony na ucieczce, że nie zwracałem uwagi na nic więcej. To nie twoja wina. Przepraszam. Co się nie stało? Kobiety tutaj uwielbiają grać w... Kochani, kochano, widzieliśmy. Kosztem Garego. O, nie zamierzasz jeść cukierków? Nie lubisz cytrynowego smaku? Ach, to nie to.
Cóż, zjesz je, kiedy tylko będziesz chciała. To tylko cukierki. Ale pozwalają mi zachować spokój. A mogę coś z nimi zrobić? Najwyraźniej nie. Ach, jestem spragniony. Czy sądzisz, że wypicie wody z tego dzbanka to dobry pomysł? Tylko żartuję. Dobra, zabierzmy róże. Ib, na pewno jesteś w stanie iść dalej, jeżeli jesteś zmęczona. Powiedz mi, okej? Nie, Martw, nie bądź nieśmiała. To w pełni zrozumiałe. Wstałem dzisiaj wcześnie, więc jestem trochę śpiący. Rozglądałem się po tej galerii już tyle czasu, a teraz to... Szczerze mówiąc, mam dość galerii na jakiś czas. Ib, sądzę, że jeszcze trochę możemy iść. Wierzę, że nie jestem najbardziej odpowiednią osobą jako wsparcie w tej sytuacji, ale jeżeli tylko poczujesz, że nie dasz rady, po prostu mi powiedz, okej? W razie co, zawsze mogę ponieść cię w ramionach. O. Zgaduję, że jest na to trochę zbyt późno, ale... To pierwszy raz, kiedy widzę niebieską różę. Nigdy wcześniej nie widziałem takiej jak ta. Sądzisz, że coś takiego może istnieć w prawdziwym świecie? O ile się nie mylę... Ach, to najczęściej są kwiaty sztucznie barwione. Okej, i się powtarza. Dobra, gotowa. Żeby pójść dalej? Ani trochę, ale chodźmy. Dobra, aha, to jest ten pokój. Stamtąd przyszliśmy. I mamy już jakiś pogląd troszeczkę na psychikę Ib. Dużo tych zapisów. But why not? Nie jestem w stanie popchnąć jej od tej strony. No tak, mam wrażenie, że sobie otworzymy jakieś przejście do ucieczki czy coś takiego. To są mleczne puzzle. Albo mleczna droga, nie mam pojęcia. Ib, słyszałeś kiedyś... O, dobra, już chyba się orientuję, co to jest. Ib, słyszałeś kiedyś o mlecznych puzzlach? Tak. Więc jednak, dobrze, nie jestem w nich zbyt dobry. Raz próbowałem, dawno temu, ale nie byłem w stanie ich ułożyć, bo wszystkie kawałki wyglądały tak samo. Mleczne puzzle to są po prostu puzzle bez jakiegokolwiek obrazka, nie? Po prostu białe puzzelki, które składają się w konkretny sposób. No, ale dość ciężko je ułożyć. Ostatecznie się poddałem. Kończyłbym inaczej, powtarzając je wciąż i wciąż. Ostatecznie puzzle rozsypały się na kawałki i zrobiły niezły bałagan. Kary, jesteś nerwowy. Jakby te pływające myśli... podczas księżycowej nocy. W ogóle to byłoby cudowne, móc rozsiąść się w takim miejscu i po prostu pomyśleć o coś pięknego. Okej, tu się zaczyna coś. Tym nie mam żadnej interakcji. Dobra. To jest to tu. Dobra. To znikaj stąd. A te
tędy mogę przejść przecież. I... Tędy? Ty stąd zniknij. A, i wrócimy sobie tędy, dobra. To jest całkiem fajna zagadka. Wielkie lustro. Ja już się boję, co oni tu zobaczą, ale te arty są prześliczne. No, no dobra, no co pójdzie nie tak? To jest podejrzane. Albo ja jestem przewrażliwiona. Przepchnijmy ją. Okej. Okay. Okej. Okay. Zrobione. Dobra. Ja sobie zapiszę. To jest podejrzane, że my możemy tędy przejść. Ale zobaczymy zaraz. Okej. Okay. Znalazłem się... Znalazłem moje palce przez jej piękne Jako, że tu leżała mój Gary zamknął książkę, okej? Okay. Powinnaś poczekać, aż dorośniesz, zanim zaczniesz czytać takie rzeczy. Okej, okay, to fajna książka. Jest świetna. Separacja. Nie podoba mi się ta nazwa. Co za dziwny obraz. Co? Światła! Jest zbyt ciemno, by widzieć. I jesteś tutaj? Nie ma mnie. Jestem. Dobrze to słyszeć. Zostań tam, jasne? Wciąż mamy problem. O, racja. Zapomniałem o zapalniczce. Informacja dla odwiedzających. Galeria zakazuje wszystkiego, co może wywołać ogień. Co to jest? Nie sądzę, żeby to było dobre dla mojej psychiki. No, ogółem chyba mamy przerąbane. Bardzo! O! Drzwi z dupy, świetnie! O nie. Wow! Wszystko okej? A, czekaj! Powiedz, czy ty też byłaś jedną z wizytorek galerii? A! Tak jak sądziłem. Mam na imię Gary, a ta dziewczynka tutaj to Ib. My też byliśmy w galerii. Ale potem zorientowaliśmy się, że jesteśmy w tym dziwnym miejscu. Więc teraz razem współdziałamy i próbujemy znaleźć wyjście. Zgaduję, że to samo spotkało ciebie. Ja też szukałam kogokolwiek. Chcę stąd wyjść, więc ja... A, tak jak sądziłem. W porządku. Chcesz pójść z nami? Ha? To niebezpieczne błądzić tutaj samemu. Jest bardzo dziwnych... Jest wiele dziwnych stworzeń dookoła. Więc chcesz iść z nami? Sądzę, że bezpieczniej będzie trzymać się razem. Tak, pójdę. Więc zdecydowane. O, jak masz na imię? Mary. Mary. Miło cię poznać. Miło cię poznać, Ib. Ciebie również miło poznać. Aha. Dobrze. Nowy towarzysz. Więc... Dzięki temu wszyscy jesteśmy podniesieni na duchu. Tak! O dziwo. Mary nie mamy w ekwipunku. W sensie, no wiecie. Tak jak Garego. Powiedz, Mary, przyszłaś z tej strony, prawda? Czy tam są jakieś inne drogi? Drogi? Nie wiem. Szłam przed siebie, więc nie jestem pewna. Ach... Z
tego, co się orientuje, ścieżki i tak pojawiają się znikąd, tak jak ta wcześniej. Szczerze mówiąc, ta dziwna ścieżka też nie świadczy dobrze. No, tu jest jedna ścieżka na drugiej ogółem. A mam milion myśli w głowie i wiecie, co bym chętnie powiedziała na temat Mary, a przynajmniej wszyscy, którzy kojarzą oryginał, ale... Będę milczeć. Dobra, u was też jest tak gorąco? Dobra. Okej, tu mamy siłę kłótni. Która jest tą prawdziwą? A, zgadza się. Ibi i ja, oboje mamy róże. Mary, czy ty też masz swoją różę? Tak, mam. Żółtą? Ach, więc jednak. Pilnujcie ich. Ani mi się właśnie zgubić. Ani dawać komukolwiek, ani... Wow! Róża Ibi jest czerwona. A moja żółta. Lubię żółty, ale lubię też różowy. O, i niebieski. Czy ty w ogóle mnie słuchasz? Wątpię. Która jest prawdziwą? Kwiaty zazdrości. Dobra, to będzie kolejna zagadka i mam pewien pomysł. Ale zaraz zobaczymy. Króliki. Czerwone oczy. Na litość! Ten obraz, ten pokój. Co z nim nie tak? He? Naprawdę? Ja sądzę, że jest uroczy. Co w tym jest słodkiego? Tak po prostu myślę. Co sądzisz, Ib? Chcę go pomijać. Ib... Naprawdę lubisz takie rzeczy? Ledwo jestem w stanie to znieść. Gary! Jesteś dziwny. To wy jesteście dziwne. Nieważne. Sprawdźmy to miejsce. A potem się z tym wynośmy. Mam wrażenie, że mnie obserwują. To sprawia, że czuję się nieswojo. No spójrzcie na niego, no. Okej. Ruiny umysłu. Jeżeli umysł cierpi, zaczyna miewać halucynacje, a na koniec rozpada się. A co gorsze, nawet nie będziesz sobie zdawał z tego sprawy. Załamanie nerwów. Panie. A tu mamy coś. O, fioletowy klucz. Elegancko. Czy to jest jakieś... To jest cień? A tu nie mamy nic. Okej. Nieważne. Dobra. Dźwięk wydobywa się z obrazu. Rozdzieli ich, prawda? Ten dźwięk narasta. Ho, ho, ho. Coś wydobywa się z podłogi. To źle. Odsuńcie się od obrazu. Ib, uważaj! Aha. Czy wszystko dobrze? A, przestraszyłam się. A Ib? Nie jesteś ranna? To było straszne. Zaskoczyło mnie i dlatego straciłem... czujność. Ale dobrze, że nic się nie stało. Ale z tą rzeczą na drodze nie przejdę. Zniszczenie jej jest prawdopodobnie niemożliwe. Są olbrzymie. Co robić? Hej, Ib! Masz klucz do tego pokoju, prawda? Może ten klucz otwiera tamte drzwi? Może znajdziemy coś, co pomoże nam zniszczyć te rośliny? To co, rozejrzymy się? Dobra. Zastanawiam się, czy to dobrze, że jesteście same. Wszystko będzie dobrze, prawda, Ib? Wolałabym się nie rozdzielać? Mary, horrory? A czemu nie? Wrócimy tu naprawdę szybko.
Nie mam innych pomysłów. Ma rację. Ja też nie jestem za tym, żeby się rozdzierać. Dobra. Ale jeżeli niczego nie znajdziecie, wracacie tutaj, jasne? Wtedy przemyślimy inne opcje. Tak, jasne. Okej, chodźmy. Okej, jednak mamy Mary w ekwipunku. I pośpiesz się i chodźmy. Dobra, użyliśmy fioletowego klucza. To jest ciekawsze miejsce. Wielka statua. Mogłybyśmy zniszczyć te kolce, gdybyśmy zmierzyły je tym. Ale jest zbyt ciężkie, by to ruszyć. No, przydałby się Gary, nie? Tutaj są różne zużyte farby. To jest szkic jakiejś dziwnej rzeczy. Tu nikogo nie ma, ale czujesz obecność. Nie podoba mi się ten stołek, ale... Jest tak ciężki, że nie mogę go podnieść. Czemu? A tu są różne rzeczy do malowania. Czy jest tu coś użytecznego? Ach! Nóż! Okej. Może to rozetnie te kolce. Spróbujmy? Ach, gdyby to tylko mogło zadziałać. Nie jesteś zbyt dobra w łapaniu żartów, nie im? Ale i tak go zatrzymam. No wiesz, na wszelki wypadek. A tutaj jest żółty papier do rysunku. Tu są pędzle. Nie widzę nic użytecznego. Powinnyśmy wrócić do Garego? Aha! Nie dobrze. To mnie wystraszyło. Ty mówisz? Dobra, tam mamy jeszcze jeden pokój. Powinniśmy wrócić... Dlaczego naciskasz? Drzwi! Dlaczego ta statua tu jest? Nie było jej wcześniej w tym miejscu? Ruszmy ją, Ib! No dawaj. Ciężkie! Niedobrze. Nawet nie drgnie. Co robimy, Ib? Nie możemy wyjść. Dobra, więc... Wychodzi na to, że musimy iść tędy, Ib. Niedobrze. Chcę, żebyś się dobrze bawiła, Ib. Chodź do zabawnego świata bez żadnych dorosłych. To brzmi bardzo źle. Spadająca gwiazda. O Boże, jakie to jest wymowne. To jak co, ale Gwertena miał łeb. Klaun? Aha! Ten nosek można nacisnąć, zobacz. Odpadł. O! Wrócił. To jest obraz, na którym ktoś się huśta. O! To jest dosłownie spadająca gwiazda. Something goes wrong. Będziemy razem. Niedobrze. Ty, ja i nasi przyjaciele. Dobra, a tam mamy... Teleport. Zastanawiam się, co robi Gary. Tak jakby zostawiłyśmy go. No tak jakby. Trochę im to zajmuje. Ciekawe, czy coś się stało. Ib? Mary? Czy mnie słyszycie?